osły, konie, moły, krowy. Wszystko tu jest. Bliski. A ja wciąż nie mogę się uśmiechać przez tą rozciętą wargę. Wszedłem do tak zwanych ogrodów, które się nazywają Salimarem. Salimar. Założone dawno temu przez tego samego gościa, zaprojektowane, który stworzył Taj Mahal, jeszcze tam za czasów mongolskich. No i za chwilę wejdziemy sobie do środka, zobaczymy jak to wygląda. Także tak. Teraz jeszcze na tablicy, która jest tutaj za mną. Doczytałem, że te ogrody mają podobno 5 tarasów. No i są w ogóle wpisane na światową listę. Boże. No, UNESCO, jak to było? Światową międzynarodową listę zabytków? Jakoś tak. Wiemy o co chodzi. Od wejścia, jak spojrzymy, no to mniej więcej tak to się prezentuje. Teraz już w takiej bardziej centralnej części tych ogrodów. Natomiast jest jedno ale. Tu powinna być woda, o tu. A jej nie ma. Jakby była, to na pewno byłoby chłodniej, bo aktualnie dzisiaj ma być 41 stopni. O 16 jest 10:40, jest chyba 36 i będzie rosnąć. No, także ewidentnie tutaj woda by się przydała. No, ale jest jak jest. Także tak. Wygląda na to, że to co jest przede mną to pierwszy taras, więc jest nadzieja, że będzie chłodniej, bo jest cień. I nie mówcie mi, że ręka mi się trzęsie, a przecież dorobiłem się gimbala. Tak, dorobiłem się gimbala. Tyle, że tutaj jest taka bieda, że sam fakt, że momentami idę z telefonem, to już się na mnie dziwnie patrzą. W ogóle się na mnie dziwnie patrzą. A jakbym teraz jeszcze wyjął gimbala, to naprawdę aż bym się z tym czuł. Po prostu. Więc tego nie robię. I jest woda. Ha. Mamy to. Fajnie. I chłodniej. Zobaczymy jak to będzie wyglądać z drugiej strony. Można tylko teraz fotkę na drugą stronę zrobić i się nie spieprzyć do tej wody. Dobra. I idziemy dalej. Moi drodzy, ciekawostka, wszedłem do pakistańskiego metra i oczywiście tak, na wejście przechodzi się przez bramkę bezpieczeństwa, bagaże na taśmę. Oczywiście bramka zapiszczała, każdy ma to gdzieś. Jeśli chodzi o bilety, to w zależności od tego jak daleko jedziecie, to tyle płacicie. Ja akurat wybieram się do Muzeum Narodowego i bilet to jest taki plastikowy żeton, coś jak były na Ukrainie, tylko że na Ukrainie były chyba, nie pamiętam, zielone albo niebieskie, tutaj są pomarańczowe. No i na koniec trasy jak będę wysiadać, to muszę ten żeton wrzucić, żeby mi się bramka otworzyła. Także tak to wygląda. Co ciekawe, metro jest na górze, czyli tak jak to jest też w Niemczech, nie pamiętam czy to się nazywało u nich S-Bahn czy U-Bahn, ale na tej zasadzie, nie? No, także tak. To jeszcze ciekawostka a propos metra. Okazuje się, że oddzielnie jeżdżą mężczyźni, oddzielnie kobiety. No, my z żonem weszliśmy tak po prostu, tak. Tam gdzie się zatrzymało, tam weszliśmy. No i na której stacji wszedł taki koleżka, tak zwany upychacz, bo oni tutaj mają
takich upychaczy, bo też są bramki takie, że jak to? Są takie bramki, że no metro zatrzymuje się równiutko i nie możecie wejść inaczej. Czyli zawsze w tym samym miejscu rozsuwają się drzwi i wchodzicie. No i właśnie wszedł jeden taki upychacz i poprosił nas, żebyśmy przeszli wagon wcześniej, żeby no, nie być w tym wagonie z kobietami, więc tam zrobiliśmy dwa kroki do tyłu i było ok. No, ale może też i dobrze, bo z drugiej strony te kobiety są faktycznie bezpieczniejsze, tak, że no, jest to jakoś rozdzielone, jak same gdzieś jadą, czy same wracają. Więc wydaje mi się, że nie takie całkiem głupie rozwiązanie. Także tyle na temat metra. Bazarowisko w Lahore, ulica, domy i z jednej strony żarcie i sklepy, i z drugiej strony żarcie i sklepy, więc kupujecie nowe ciuchy, które pięknie pachną. Tak to wygląda. Tutaj pan mi proponował chickena, ale że jestem po śniadaniu, to nie bardzo. No nie ma co tu więcej nagrywać, bo to wszystko, wiecie, no tak samo wszędzie wygląda. Także tak. No właśnie przez te parę sekund, które przed chwilą wam pokazałem, macie esencję miast w Pakistanie. Tłoczno, duszno, trąbią, jeżdżą, no tak właśnie jeżdżą, osły, konie, muły, krowy, wszystko tu jest, bliski, a ja wciąż nie mogę się uśmiechać przez tą rozciętą wargę, esencja. Taka sytuacja, to wam to pokażę, ktoś się pewnie znajdzie, ale czy w takim stylu. Nie sądzę.